To jest dobre słowo, patriotyzm. Nie musi być związany z agresją, z nienawiścią, nawet z obroną siebie. Bardziej bym wiązał to słowo z budowaniem pokoju, z czynieniem dobra dla ludzi żyjących wspólnie, dla wszystkich ludzi. Patriotyzm dla mnie ma też taki wymiar objęcia wszystkich, którzy ze sobą żyją, mieszkają. I nie można lepiej zrobić, myślę, ojczyźnie swojej, niż stawać się coraz lepszym człowiekiem, coraz lepszym sąsiadem, coraz lepszym członkiem rodziny. A często to polega na tym, że nie myślę o sobie, prawda, tylko myślę o sobie jako cząstce w jakimś większym organizmie. I czasem to potrzebuje pracy nad sobą. Muszę wyrzec się jakichś prywatnych ambicji, urazów, kompleksów, prawda, które mnie tylko obsesyjnie obchodzą, że ktoś mi coś zrobił. Ale wtedy muszę sobie zdawać sprawę, że wciągam niepostrzeżenie w tą moją sprawę całą rodzinę czy całe społeczeństwo, prawda, za które powinienem czuć się jakoś współodpowiedzialny. I wtedy ta praca nad sobą powinna polegać na tym, że potrafię powściągnąć te swoje ambicje, te swoje urazy w imię dobra wspólnego. Patriotyzm operuje czymś takim, myślę, jak dobro wspólne. To nie jest już czas, kiedy musimy się zmagać ze zdobyciem szczytu, powiedzmy. Tak? To jest wielka praca teraz organiczna, która musi zagospodarować to zwycięstwo, prawda? Uczynić je długotrwałym, uczynić je wartym dla ludzi i wspierającym ich godność, ich poczucie właśnie godności. I nad tym bym pracował, świętując naszą niepodległość. Ja sobie stawiam takie zadanie, że teraz powinniśmy, będąc czy żyjąc w wolnym społeczeństwie, w wolnym kraju, pracować nad solidarnością.